That's it. They are World Series champions. A huge congrats to the World Series champs. This was an incredibly special team all season long, and what I love most is that these home fans that supported this team game in and game out, they got to witness it in their home ballpark. So many memories over this season, but in this game. This city is already going crazy. Welcome back on the show as we see some of the final moments and reactions in this World Series clinching game. And now let's go down to the field where they're set to present the Commissioner's Trophy to the World Series champs. For Chris Singleton and our outstanding crew, I'm John Ciambi. This has been the World Series on MLB The Show. Teraz wybuch radości. Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują się, ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. A teraz czas na wręczenie pucharu. Już piłkarze ustawiają się w kolejce na podium. Po kolei na nie wchodzą. Zaraz nastąpi ta wielka chwila. Długie godziny treningów, ciężkie batalie na murawie, a wszystko po to, żeby teraz na oczach tysięcy kibiców na stadionie i milionów przed ekranami wznieść puchar UEFA Europa Conference League. Kapitan już się szykuje i tak! Oto zdobywcy pucharu! Strzelają fajerwerki, konfetti, wszyscy skaczą, cieszą się, w pełni na to zasłużyli swoją grą, swoją postawą, niezłomnym dążeniem do celu. Brawo, panowie! Wielki moment dla całej tej drużyny. Być może najważniejszy dzień w życiu tych piłkarzy. Mają puchar, nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest chwila wspaniałej integracji. To jest feta pod tytułem Puchar jest nasz. Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. Zawodniczki mogą teraz odpocząć, pozując do zdjęć upamiętniających zwycięstwo.